Cześć, dziś przychodzę do Was z dwutygodniowym testem nowego podkładu w mojej kosmetyczce. Jest to Alchemilla wersja Velvet. Miałam już z Alchemilli dwa produkty. Jeden to był krem BB, drugi to był mój ulubieniec, podkład Alchemilla w kompakcie. I on dawał naprawdę bardzo mocne krycie. Powiedziałabym wręcz takie fest. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, jak on się spisał, zobaczcie najpierw pierwsze wrażenie. Dzień pierwszy testu. Pierwsze wrażenie. Zobaczmy sobie może najpierw na kolor. Zaraz Wam to postaram się przybliżyć. Tutaj mamy Alchemilla. Jest to najjaśniejszy odcień. Jedynka, po prostu jedynka. I ja Wam to porównam do takich trzech pewniaków, czyli do kremu jasnego BB Wianek będzie poniżej. I do wianka już jest zdecydowanie... Mam wrażenie, że jest po prostu inny ton. Wianek jest bardziej beżowy. Ten? Ciężko mi to określić. Ma takie bardziej ciepłe nuty. Dalej zobaczymy sobie Soul Bioetic, który do tej pory był najciemniejszym podkładem, jaki stosowałam. I faktycznie jest on ciemniejszy, ale widać, że ma piękne żółte tony. I na sam koniec Sublime Drop Foundation z Puro Bio. Jeszcze go w ogóle nie stosowałam, ale po prostu wiem, że spore grono osób, które mnie ogląda, lubi ten podkład i go stosuje. Dlatego pomimo, że jeszcze nie mam zdania na jego temat, to chcę porównać kolor. O, i powiem Wam, że ten bardzo jest zbliżony do wianka. Poczekajcie, ja je zrobię swatche. I zaraz Wam przybliżę, pokazać. Mam nadzieję, że teraz widzicie. Ten u samej góry to jest właśnie Alchemilla. Poniżej mamy BB Wianek. Później mamy Soul Bioetic. I na samym dole mamy Puro Bio Drop Foundation. No i po samych tych kolorach mogłabym powiedzieć, że ten Puro Bio oraz wianek są jasne i naprawdę są bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o kolor. Natomiast jeżeli chodzi o Soul Bioetic, a także ten Alchemilla, one są ciemniejsze, chociaż troszeczkę różnią się pod tonami. Po prostu Soul Bioetic jest bardzo, ma wyraźne żółte tony. Ten taki jest troszkę bardziej ciepły. Niedawno opublikowałam na Instagramie ankietę z pytaniem, który właśnie podkład mam wypróbować jako pierwszy. Czy Alchemilla, czy Puro Bio? I wypisałyście mi głównie, żebym wypróbowała Puro Bio, ale z uwagi na to, że troszeczkę jestem jeszcze opalona, jeszcze mamy końcówkę wakacji, kiedy zaczynam testować ten podkład, no to chciałabym wykorzystać to, że jeszcze mam tą karnację taką troszkę ciemniejszą i dlatego zdecydowałam się wypróbować Alchemilla. Zaczynam aplikację i przy pomocy gąbeczki Hulu, jest to ta miętowa najjaśniejsza i ona jest bardzo, bardzo mięciutka i za to ja ją bardzo polubiłam. Trochę się z tym czołem rozpędziłam, ale na razie chcę na jednej twarzy Wam pokazać, na jednej stronie twarzy pokazać, jak ten podkład kryje, ale powiem Wam, że teraz jak pracuję sobie tym podkładem, to jest różnica z Soul Bioetic, który do tej pory stosowałam, ponieważ no to krycie nie jest aż takie ładne jak Soul Bioetic, w sensie ono jest ładne, jest naturalne, widać, że troszeczkę coś tu się zadziało na twarzy, że nie ma takich zaczerwienionych policzków jak mam normalnie, ale gdzieś delikatnie struktura skóry przebija. Mam wrażenie, że jednak Soul Bioetic lepiej kryje i mam takie wrażenie, że muszę dołożyć tego podkładu więcej i więcej. Tutaj już czoło sobie zrobię tak, jak powinnam mieć, z uwagi na to, że zapomniałam, że powinnam na jednej stronie czoła na razie nałożyć ten podkład. Tak prezentuje się ten podkład na jednej stronie twarzy. Nie mogę powiedzieć, żeby był słabo kryjący albo nie kryjący, bo absolutnie nie i uważam, że mocniej kryje niż na przykład SPF 15 i SPF 30. Natomiast nie jest to takie pełne, całkowicie krycie, że Wam wszystko na twarzy zakryje.
Natomiast z drugiej strony widzę, że całkiem ładnie rozprasza światło na twarzy. Widoczność porów mi jest to troszeczkę ciężko ocenić, natomiast na pewno nic mi tutaj nie podkreślił. Więc nie można mu zarzucić, że nic nie robi, bo jak najbardziej zapewnia taki naturalny efekt. Ładne jest wykończenie, bardziej nawilżające. Gdybym miała Wam podpowiedzieć, do którego rodzaju skóry, to Soul Bioethic, pomimo tego, że był bardzo treściwy, to on jednak całkiem szybko się wchłaniał. Ten, mam wrażenie, że troszeczkę więcej tego nawilżenia dostarcza skórze. I ewidentnie widać, że no, zobaczcie sobie policzki, widać, że tutaj ta struktura jest zdecydowanie bardziej wyrównana, tutaj coś się na tych policzkach dzieje. Dobrze, kończę całą twarz i wracam do Was. I tak wygląda skończona już cała twarz z podkładem Alchemila. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę podoba mi się efekt, który tutaj uzyskałam. Jest ta cera ujednolicona, nie ma żadnego efektu maski, wygląda na taką zdrową, ma delikatny połysk, natomiast to zaraz zniwelujemy pewnie pudrem, ale też zależy kto co lubi. Dla mnie osobiście taki blask jest akceptowalny. Podczas aplikacji nie wydarzyło się nic przykrego, wszystko ładnie się rozprowadziło, żadnego rolowania gdzieś w trakcie, odczepiania się, wręcz nakładałam sobie na okolice policzków takie dwie cienkie warstwy, ładnie się ze sobą łączy, stapia, więc powiem Wam, jestem jak najbardziej na tak dla testów. Dzisiaj niestety nie mam czasu potrzymać go na twarzy dłużej, ale serdecznie zapraszam Was do weekendowych vlogów, ponieważ tam z całą pewnością będę Wam pokazywać na bieżąco, jak ten podkład w ciągu dnia wygląda. No i pewnie za chwilę jeszcze w pełnym takim podsumowaniu dam Wam znać, jak się spisał. Jeszcze tak na szybko pokażę się Wam w skończonym makijażu. Jeżeli podoba się Wam, to oczywiście będziecie również miały link u góry do chat make-upu, właśnie w którym wykonałam ten makijaż. Tam poniżej będziecie miały też wszystkie kosmetyki, jakie użyłam do wykonania tego makijażu. I przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że podczas wykonywania tego makijażu nie wydarzyło się nic niepokojącego i ten podkład bardzo ładnie współgrał z później aplikowanymi kosmetykami. No dobrze, no to wracam do Was po 2 tygodniach systematycznego, codziennego stosowania tego podkładu Velvet Alchemila. Przede wszystkim, jego dużą zaletą jest to, że on ma bardzo lekką formułę. Nie jest rzadki, nie jest lejący, ale naprawdę kiedy rozprowadzamy go na skórze, czujemy, że jest lekki niczym piórko. Ten Velvet, myślę, że ta nazwa tutaj nam to sugeruje. Jeżeli chodzi o krycie, jest średnie. Nie jest takie całkowicie pełne, które przykryje wszystko, wszystko. Natomiast bardzo ładnie współpracuje w ciągu dnia z cerą. Nie ściera się, nie podkreśla żadnych suchych skórek, porów, nie wchodzi w żadne zmarszczki i załamania. Więc muszę Wam powiedzieć, że czasami przy tych mocno kryjących podkładach, no jest to pewnego rodzaju kompromis, że one gdzieś tam w ciągu dnia nie chcą ze skórą współpracować i często jest tak, że na kilkugodzinne wielkie wyjście lepiej wybrać taki mocno kryjący podkład, ale kiedy my chcemy tak na co dzień używać podkładu, który chcemy, żeby od samego rana aż do samego wieczora mieć pewność, że nie wymaga poprawek, to jak najbardziej wtedy mogę go polecić. Średnie krycie, ale takie, które w ciągu dnia absolutnie jest nie do poprawiania, nie do ruszenia. Dowód? Zobaczcie dzisiaj na moją twarz. W tym momencie mam ten podkład na twarzy i mam puder akurat Eco Cera i tak wygląda moja twarz po całym dniu. Malowałam się około godziny 9 rano, w tym momencie mamy godzinę 10 po 8 wieczorem, więc muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest fenomenalny pod tym kątem. Dzisiaj też bardzo dużo jakoś tak spędziłam czas na dworze i po prostu miałam problem z moim nosem. Cały czas musiałam pocierać chusteczką, wycierać ten nos, alergia daje mi się we znaki. A mimo to zobaczcie, wcale on nie wygląda jakoś bardzo źle na tym nosie, żeby był jakoś bardzo starty. Więc muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o trwałość, o to jak współpracuje ze skórą, zobaczcie, ta cera się nie przetłuściła. Oczywiście tutaj również jest zaleta tego, że zastosowałam bardzo mocny podkład, puder, przepraszam, Eco Cera. Natomiast wiecie, czasami tak po prostu bywa, że jakiś puder nie chce z podkładem współgrać. Tutaj, niezależnie od tego, czy ja nałożyłam ten nieszczęsny, robiący flashback Ethnicity, czy nałożyłam słoneczny z Cooler Caramel, czy właśnie nakładam Eco Cerę, zawsze on ładnie współgra z tym podkładem. Natomiast to, co jeszcze było bardzo ciekawe w przypadku tego produktu, to to, że on fantastycznie wygląda w obiektywie. Muszę Wam powiedzieć, że o ile na co dzień mogłabym powiedzieć, że jest to taki poprawny,
Pozytywnie zaskakujący podkład. Średnie krycie, ale absolutnie nic złego się z nim nie dzieje, utrzymuje się cały dzień. Okej, ale z drugiej strony tak powinien pracować podkład, taki powinien być podkład. Natomiast kiedy zaczęłam go widzieć na filmach, to ja pomyślałam sobie, o kurcze, bo pięknie ta twarz wygląda, ona ma taki blask. Tutaj po prostu musi być dodatek pigmentu, który bardzo ładnie rozprasza światło na skórze i za to daje przeogromny plus. Jeżeli szykujecie się na jakąś ważną uroczystość, gdzie będą robione zdjęcia, na przykład wesele, uważam, że jest to bardzo dobra opcja, ponieważ potem ta cera wygląda naprawdę promiennie w obiektywie i to jest na przykład coś niesamowitego w mojej opinii, ponieważ jeszcze nigdy nie trafiłam na podkład, który dawałby taki właśnie efekt. Skąd wiem, że jest to zaleta właśnie tego podkładu? No bo niezależnie od tego, jaki puder użyłam, zawsze ten efekt właśnie na skórze obserwowałam i to zarówno pod wpływem lamp studyjnych, tak jak dzisiaj, ale również pod wpływem światła dziennego, kiedy sobie robiłam zdjęcie telefonem, czy na przykład kiedy nagrywałam tym moim sprzętem do weekendowych vlogów, czyli głównie w świetle dziennym. Więc to jest na przykład bardzo zaskakujące i uważam, że jeżeli szykujecie się na wesele, jakiekolwiek inną jakąś uroczystość, która będzie dla Was istotna, warto się w niego zaopatrzyć jako właśnie produkt taki typowo pod robienie zdjęć, pod robienie filmów. Na co dzień jak najbardziej on również się spisuje i chociaż nie ma najmocniejszego krycia, to jak najbardziej sądzę, że będę go wykorzystywać i w filmach jeszcze i zużyję go sobie do końca. Minusem może być również jego odcień, ponieważ nie jest on najjaśniejszy. Dla mnie jest w porządku, ale ja nie mam skóry takiej alabastrowej, w tym momencie ja też troszeczkę jestem opalona, więc jeżeli Wy jesteście takimi typowymi królewnami śnieżkami, macie alabastrową skórę, bardzo jesteście blade, no to obawiam się, że on może nie być dla Was odpowiedni, ale z drugiej strony nie ma się też co dziwić, ponieważ jest to marka włoska, a więc raczej nie robiona z myślą pod Słowianki, chociaż kto wie, jeżeli się dobrze u nas przyjmie, być może marka zdecyduje się kiedyś na wypuszczenie jakichś ciut jaśniejszych preparatów. Marka Alchemilla zaskakuje mnie naprawdę z każdym ich produktem, który stosuję. W tym momencie nawet mam pomadkę z tej marki, jest to numer 10 i również kiedy mam ją na filmach, zbiera ona bardzo dużo komplementów. Ich produkty pielęgnacyjne, miałam maseczki i także zrobiły na mnie przeogromne wrażenie. Jeżeli testowałyście coś z Alchemilli, dajcie mi koniecznie znać, jak spisywały się one u Was, a może coś Was zainteresowało. Poniżej znajdziecie również kod rabatowy na 20% na zakupy właśnie marki Alchemilla. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!